Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3, no nie, Boże, 3, 2, z Color of the First Sin. O, jak ładnie się jeszcze obudziłem. Kurde, popieprzyłem na gierki, bo trójkę też mam w planach nagrać, ale to jeszcze nie teraz. Drogi komputerze, uczy mi tę przyjemność i skończ się tak ścinać! Dziękuję. Okej, okay, trochę fuksem go. Czy to był przedmiot? 10 pryzmatów. LOL? Ja nie miałem pojęcia, że on tutaj był. Że one tutaj były. W sumie on też, no bo w sumie było to przy trupie. No, interesting to było, very interesting. Dobra, palę pochodnie, bo się przyda. Na później. Cyk, backstabik. Ładnie zdjęty. Jednym ciosem po męsku w plecy. No ale okej. Dobra, tutaj tego nie ma, bo go muszę znaleźć. To nie pamiętam, gdzie on będzie. Ale prędzej czy później go zlokalizuję. Na razie lecimy dalej. To póki co mamy jego kumpli, którzy lubią się bawić w Dravena. No, bynajmniej się chodziło, że to do celu. W ogóle to była pochodnia, kurde, zapalone. Tam sobie zapaliłem, jak idiota. Okej, były... A, to nie mam błyskawicy. Czekaj. Czy w ludzie mam w ogóle błyskawic, więc sobie wymienię. Pokos nie bardzo. A, o jest, nie, mam jeden. Poczekaj to. Wróć tam w dół. Super. I zdążyła mi uciec. Szkoda. Tak, coś czułem, ten koleś. Helm Grymów. Spoko. Nie wiem, czy już go nie zgadnąłem wcześniej. W ogóle... Ja tutaj z tego co kojarzę, na konsoli musiałem wszystko to zapalać po kolei, a teraz nagle jest wszystko rozpalone. To o co kaman? Nice! Poczuj potęgę pioruna! Pięknie. Bro, mówiliśmy chyba coś na ten temat. Idziemy dalej. Z mieczorem w łapie. Ale ta pochodnia jest strasznie klimatyczna w takim miejscu. Dobra, tak, dobra. To jest od razu przejście do kolejnej lokacji. Nie denerwuj mnie go. Bo same te wrota Farosa mają tam jeszcze takiego swojego bossa, nie? Ale jego mo... Dobra, może spróbuję go w tym odcinku rozwalić. O, i kolejna zmiana. To jest właśnie nowa lokacja. Trasowa Zatoka. Seldora. O, widzicie to tam? Tego knura? W to coś może mogą ewoluować te świnie po prostu z tej. Z Majuli. Dobra, tutaj wrócę się może biegiem, bo to powinno być zaraz obok przejście. A ognisko jest rozpalone, więc w każdej chwili mogę się tam... Nawet nie wiem, czy samo rozpalenie ogniska sobie nie daje mi możliwości, żeby już się tam teleportować za sprawą kości wiodącej do domu. To jest do sprawdzenia, ale tutaj wiem, że da się gdzieś przejść właśnie do tego bossa. Tylko to muszę najpierw gdzieś iść chyba bokiem i coś otworzyć, tylko teraz... O, czekaj, czego widać w ogóle? Nie, bo to nie ta strona. Dobra, poczekaj. Tutaj się wracamy. Dobra, jak to było?
To jest ten gość. Tutaj jest tylko skrzynia bez przejścia. Jak się cofa, no to się cofam tylko do tej całej szczyczce, co tam było. Ścian tutaj nie ma, czyli chyba gdzieś tu na dole będzie przejście. Tak mi się wydaje. Chyba na pewno są kolejne 12 bomby. Mogący mnie skamielić małe skurczysyny. Kamień klucz Farosa, miło. Dobra, kolejne z życia w odpowiedzi. Tam chodzić nie muszę. I okej, okay, jest przejście z boku. To nie jedno. Tylko teraz, które to jest to, które powinno mnie interesować? Czyli właśnie to prowadzące do minibossa. Bursztynowe zioło, spoczko. Znaczy, no w sumie do może nie do takiego minibossa, bo to jest w sumie pełnoprawny boss, tylko to jest taki boss mało znaczący. O! Nie mam bladego pojęcia, jak ani jeden, ani drugi mnie nie trafił, nie? Ale... plus dla mnie. Dobra, będzie pełno tych wszystkich... wejść, znaczy wejść, tych dziur na te kamienie. Ale za to potem powinienem móc się wspiąć, dokładnie. Więc szybcikiem na górę. A i właśnie, powiem też zapomniał, pierścień muszę zmienić. Pierścień szeptów zamienię na pierścień Fylodi, żeby mieć szybszą regenerację. O, barykada zła. To jest chyba urok z tego, co kojarzę. Tutaj pierwsza pochodnia, którą faktycznie muszę na kompie zapalić. Kurde, strasznie OP jest ten miecz. Nie wiem, czy to tylko dlatego, że go aż tak ulepszyłem, czy... normalnie tak nas. O, proszę, wielka tarcza Gyrmów, pięknie. Milusio, I like it. Nie wiem, w co on bił, ale mi to akurat na rękę. Dobra. A, kurde, jednak pułapka. Tylko to jest na moje szczęście pułapka tylko z trucizną, a nie na przykład mimik. Grudka tytanitu jest kamieniowa smocza kość. Spoczy. Okej, okay, to powinno być chyba przejście dalej. Ile mam kamieni? 8. Dobra. Bójmy. A kurde, jednak nie. Durny ściny. Dobra, sprawdźmy to. No kurde mać, no! Przestań tak robić, gro! Skubaniutki! Proszę, ciekawa pułapka. Nawet bym się nie spodziewał. Jak woli ści... Dobra, to było krótkie. Woli ścisłości na konsoli nie było tamtego posągu. Dobra, tu jesteśmy wyżej. Oj, w sumie tu chyba gdzieś powinna być ta. To... O, czy to będzie tu? Tak jest! I jeszcze od razu jest do drugiego ogniska. No to świetnie. Teraz próbujemy zawalczyć z tym bossem. Jezus, jak on mnie na konsoli wkurzał, nie? To jest niewyobrażalne. Autentycznie, zaraz po demonie kuźni to był jeden z bossów, którego ja osobiście znienawidziłem. Dobra, czy tutaj znowu środek jest właściwy? Tak jest. Znowu mamy... Ja nie wiem, czy to nazwać olifantem, czy... Nawet jest słoń, nie? A, dusza dzielnego wojownika i... A, mastodon to się nazywało, dobra. No tak czy siak, no trochę not worth, jeśli chodzi o... to, co on tam sobie miał. Okej, okay, tutaj może być przejście. Duża dusza dzielnego wojaka, okej. Okay. Backstabik, miło.
O, zbroja Germów, proszę, to mi jeszcze nie wydrobiło, nawet na konsoli. Ten co zostawił? No niestety nie. Tak więc używamy tutaj kamienia. I czy tu jest przejście? No jest, świetnie. Tutaj raczej przejścia nie będzie, tutaj... W sumie nie wiem, czy to działa, czy to się aktywuje tak po prostu, jak tu stoję? Chyba nie, to może to muszę włączyć tym kamieniem właśnie, żeby to zaczęło rzucać tymi kamiennymi toporami, więc nie zamierzam oczywiście tego aktywować. Po co? No dobra. Sprawdźmy w takim razie, co się tutaj kryje przy tym tru... Okej, prawie się dałem zmieścić z planszy. Przy tym trupie, ale proszę, widzę, nie kryje się to absolutnie nic. Myślę, że będzie przejście tutaj, ale przeliczyłem się. Zobaczmy, co się przy tym trupie kryje. Topór Germów i pochodnia. Spoko. Gdzie to mnie prowadzi? A, do tego drugiego przejścia, okej. No to dobrze. Zobaczmy ten topór, czy jest lepszy. Topór Germów jest cięższy. No i proszę, obrażenia bazowe ma lepsze. A, ale to jest taki mega ciężki topór. Niestety. No zobaczmy. Topór używany przez koczowniczych Germów. Na pierwszy rzut oka topór wygląda prymitywnie, ale po dłuższym przyjrzeniu się można dostrzec wspaniałe... Ale po dłuższym przyjrzeniu się można dostrzec wspaniałe rzemiosło kowali Germów. Dość ciężki dla człowieka, ale Germowie mogą wymachiwać nim jak piórkiem. No widać, widać. Dobra, wrócę do miecza. Rozpalę jeszcze ognisko tu, znaczy ognisko, pochodnie właściwie, a nie ognisko. No okej. Okay. Pochodnie możemy, moją schodź. W sumie to jest bardziej lichtarz niż pochodnie. Kość wiodąca do domu. I zobaczmy, czy tam je przeniesie do tego ogniska na górze, czy do tego ogniska tutaj obok. Do tego na górze, dobrze. To w sumie tak, jako że tu jestem... Oaza doświadczonych, tak się nazywa ta miejscóweczka. Jako że oni się pewnie tak zrespili, no to... Siądnięcie przy ognisku nie zmienia totalnie niczego. Dobra, fireballe, burza chaosu, zapłon, beach, pokos. Ścina jeszcze na jakieś... na tyle. Jeszcze jedna. Nie, muszę zobaczyć, jak przestawię tego kompa gdzieś na bardziej na powietrze, czy przestanie mi tak ścinać. No, ognista broń, myślę, może się przydać. Ale... to może potem, na razie chyba skupię się na razie na... Albo nie, najpierw tych przydupasów załatwię. I uwaga, jak wygląda ten boss? Otóż mamy tutaj takie cztery pyrtki, które mogą nas skamienić i to jedno wielkie gówno, które jest tam. I to jest boss, z którym ja muszę zawalczyć. Mogłem rzucać trucizną, ale on z racji, że żyje, no gdzie żyje, no to na truciznę raczej jest odporny. O, ale spróbuję się... Dobra, może jednak lepiej użyję łuku. Będzie to trochę bardziej... optymalne, mi się wydaje. Dowódca z szczurów królewskich przyleciał. W ogóle patrzcie, to jest szczur, nie? A wygląda jak wielki, pieprzony, zmutowany... No... wilkoszczur! Mówiąc krótko. Okej, miecz sobie nie radzi źle. I trafił mnie. Skrzydły. Widzę błysk, słoneczna włócznia też sobie świetnie radzi. Chociaż damage, wiadomo, jest uwarunkowany poziomem wiary. Ja akurat mam maksymalny, więc też damage jest duży. Dobra, Estus na wszelki wypadek.
Albo dwa. Unik. I powinien być drugi unik, ale mi się zachciało czarować błyskawicę. Żryj piorun i uczy mi tę przyjemność i zdechnij w męczarniach. Szczurzy ogon i dusza dowódcy szczurów. Z tej duszy też coś niecoś mogę sobie skrawcić. Zobaczmy ją od razu, żebym o niej nie zapomniał. Dusza dowódcy szczurów królewskich broniących terytorium szczurów. Ci, którzy chcą służyć królowi szczurów, muszą mieć odwagę, by przyjąć jego wyzwania. No i jak mówiłem, tutaj jest właśnie druga miejscówka, gdzie można do tego przymierza szczurów dołączyć, bo w tym oto miejscu właśnie mamy tego króla. Thy treason will not go unpunished. Begone. I will gaze upon thee no longer. Jaka zdrada. Traitors will not. Ja ci dam zdradę. Zdrada to by była, gdybym... A, w ogóle tutaj stąd. Spoko. Zdrada to by, chłopie, była, gdybym do innego przymierza bez opuszczania twojego przystąpił. A ja bardzo ładnie opuściłem jego przymierze. Dzięki czemu nic mi nie powinno spaść w tym przymierzu. No, ale i tak w tym przymierzu zgarnąłem co chciałem, więc i tak nie zamierzam do niego wracać. Dobra. Zanim pójdziemy do zatoki, mówię, to jest tak. To na moje aktualne, powiedzmy, uzbrojenie, ten boss jest prosty, ale... O boj. Biada tym, którzy tutaj przyjdą i nie będą dobrze wyposażeni. Nie dacie sobie z tym rady. I za pierwszym razem ledwo się udało. Mroczna broń, szept, barykada zła. Urok zniekształcający przestrzeń w okolicy na krótki czas umożliwia odbijanie zaklęć. Czarownik Gilean nigdy nie przyjął ucznia. Nie jest więc jasne, czemu jego czary znane są do dziś. Możliwe, że jest nawet, że uroki pochodzą z zupełnie innego źródła. No jest to bardziej niż pewne. Dobra, to póki co lecimy do zatoki, bo też i ją trzeba zwiedzić. I uwaga, kolejna zmiana między konsolą a kompem. Ognicho jest tu, na konsoli byłoby tutaj między tymi wazonami. Właściwie zamiast tych wazonów. Okej, okay, też kolejna zmiana. Sokolników nie pamiętam z konsoli, żeby tu byli. Się naprawdę nie zorientował? Ha, tu cię mam. Skubańcze. Jakim prem on mi rozbił równowagę? Żegnam. Dobra. Golę sobie Divine Blessing. No bo why not? Jak mam, to będę korzystał. Nie po tego sobie tyle nakupowałem. Albo namnożyłem. Jedno z dwóch. Łomek tytanitu. Z tej strony kolejny ziomeczek, który chyba nie wie, co dla niego dobre. Adios. W tym miejscu na PC-cie możecie sobie sfarmić właśnie te medale. Znaczy w sumie w tym, bo ci sokolnicy mają dość dużą szansę je zdropić, a tutaj jak widzicie jest ich no w miarę sporo. Ja miałem na tyle szczęścia, że w drodze, czy tam na drobnym zwiedzaniu, jeśli chodzi o przejście do Aldi, udało mi się to znaleźć. Właśnie tutaj się wchodziło. To nie było, żeby... Tak, muzyki tutaj nie ma.
tutaj wskoczy. Nie ma szans, że to wskoczy. Tędy to jest bardziej wyjście. A nie, jest do podziemia, dobra. Okej. Czy tam się da jakoś wejść pod ziemię, tylko... Jako, oczywiście nie pamiętam teraz jak. Ten gościu w ogóle moc mroku ma. Oj, nie zginął! Takiego jednego strzału. Jestem w szoku. Dobra, zobaczmy co się dzieje w tym momencie. Mamy znak przyzwania. O, Benhart! Okej, to jego chcemy przyzwać. Co, nie możemy to zrobić od razu. Czemu nie? Chodź ze mną. On się może przydać. Tylko pytanie, czy zdołam... Czy nie, no na bank nie zdołam do bossa dojść w tym odcinku. Bo boss znajduje się... Znaczy tak, no w sumie jeden boss jest tam. To może do tego zdołam, ale do tego głównego bossa na pewno nie dojdę. Bo on jest gdzieś tam głęboko w tej jaskini. No kurde, chciałem tego... Nie! Okej, myślałem, że gościu momentalnie zginie, ale na szczęście nie. Serio? To masz taką siłę, że typa zepchało? Ty się przepraszam, panie kolego, nie zapędziłeś za bardzo? O, widzicie? Tu. Dokładnie w to miejsce. Tutaj jak to idzie, to tam pode mną, ale jeszcze głębiej, znajduje się leże, powiedzmy, bossa, z którym ja muszę się zmierzyć. Żeby zdobyć tę ostatnią wielką duszę. No, a jeśli... O, chociaż może nie, nie uprzedzam szczegółów. Niech, jeśli ktoś, kto jeszcze nie grał w dwójkę, to ogląda, no to niech ma niespodziankę. Choć czy do tej, chociaż w sumie, czy to jest możliwe? Gierka trochę ma, więc prawie na pewno ktoś już w nią ogrywał. Okay. Nie byłem pewny, czy to nie jest właśnie... Nie, czy nie będę teraz wglądu do tego legowiska. Te lagi zaczynają mnie naprawdę irytować. Jedyny jaki mam problem, jeśli chodzi o te przyzywane upiory, kolejny lag, to fakt, że one się nie leczą. Jeśli jest to, to inni gracze. Ale sam upiór prowadzony przez SI, to on się nie wyleczy sam z siebie. No nie, to nie jest, nie ma tam wejścia, czy nie widzę tamtej areny. Czyli to nie tutaj. Tutaj dość charakterystyczny symbol na drzwiach. Kolejna ścina. Tfu, na ściny. I co, uwaga, tyle trupów. I co my tu mamy? Otóż przeciwnika. A niestety nie jest to jeden jedyny taki. Bo takich pajączków jest tutaj dużo. I czają się właśnie w tych norach. Także w jednej miejscówce, nie wiem czy nie, w tej, którą, do której zaraz będę wkraczał, dość wylewnie się z niej... Nie, co ja gadam. O, i tu za chwilę powinny wyskoczyć z tych, o właśnie, z tych wszystkich dziur. Uwaga, ja tu podejdę. Co, wyskakują? Nie wyskakują. A, nie, no tak. Bo ja muszę najpierw otworzyć skrzynię. I co, teraz pójdą? Tak, bo to... Właśnie, to je fokusuje. O, są in the seat. Dziękuję. Nawet nie wiem, za co dostałem to osiągnięcie.
ciężki bełt. No akurat tych bełtów mam pełno, więc ich na razie nie zbiorę. Być może za właśnie rozprawienie się z tymi pająkami. Albo za wejście do tej zatoki, kto wie. Jedna z dwóch opcji. O, i tutaj mamy właśnie bossa. Ja oczywiście nie potrzebuję Benharta do tego, ale potrzebuję go do tego, żeby pchnąć jego questa. Otóż proszę, Magrasant i kongregacja. Kto jest magiem wiadomo, kto jest kongregacją chyba też. To nawet grupowo. Trochę ognia. Jezus Maria, jaki one shot. Dobra, tak a propos one shota, to się może lepiej pozbędę tych gości. Nie tych kapłanów, bo... No jak mówię, nie potrzebowałem tutaj Benharta, chociaż trochę moim błędem był fakt, że sztaba Tytanitu, proszę, tego nie zdobyłem na konsoli. W tym miejscu, to aż dziwne. Tutaj z tego co kojarzę jest przejście, tak jest. Dobra, w sumie łyknę tego Estusa tak na wszelki wypadek. Benhart już oczywiście zniknął, bo wiadomo, upiory po pokonaniu bossa znikają. Jest ziomek, są pająki, on ma je totalnie w dupie. Troszkę to dziwne, nie? Ja pająkami nie będę się przejmował. Liknąca dusza, kadzidło sceptyka, żara stezy, miło, kolejna ścina. Mała tarcza kapłana i chyba kolejna niknąca dusza. Oraz niknąca dusza, czyli trzy niknące dusze tutaj zdobyłem. Przydadzą się później. Regret, anguish. Disillusion, bewilderment, what wonderful gifts they are. Together, they are the essence of life. Don't you agree? Trochę. You're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, yes, how tiny and frail are we. But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. You seek indulgence? Then tell me of your transgression. Nie wiem, może to przypadkowe zabicie... Strayda się tutaj liczy? No i proszę, nie mam grzechów, dziękuję. Set białego kapłana. Chyba mnie stać na cały, więc wykupię. Dobra. Okej. Okay. Szaty jako całość. Szaty kapłanów z Drangling. Kapłanów z Drangling uznawano za ważnych, a ich pozycje były utrzymywane jedynie ze względu na tradycję. Kapłani noszą różne stroje, zależne od płci. Jak w przypadku wielu zwyczajów, nikt nie pamięta już, dlaczego tak jest. To nakrycie głowy należy do... Tego ostatniego nie było. Tutaj pierścień zatrutego ukąszenia. Kolejna ścina. Świetnie. Nie mam lepszego, ale i tak wykupuję. Bo why not? Okej. Okay. Proszę te pastylki. Wielkie leczenie.
No, na niewiele mnie już stać. Strzępki życia. Tak, to mam. Wytrwałości nie mam. Pioruna z nieba też. Chyba, że mam, ale schowałem, ale kto wie. Dobra. Ale na takie właśnie okazje mam te dusze. Więc użyj. 7. No i teraz na spokojnie powinno nam wszystko wystarczyć. Tak więc bierzemy po kolei. Piorun z nieba. Tego, w sensie to mam, znaczy wróć, to mam, ale ja mam taką jakby ulepszoną wersję tego. Ale nie mam tej właśnie pierwotnej. Znaczy tej pierwszej. Tej wytrwałość. Otacza rzucającego woalem czystości. Zapewnia tymczasową odporność na zmianę statusu postaci. Piękność. Asceci z Lindelt są wysyłani do odległych krain, by wygłosić wiarę i się... By głosili wiarę i się w niej umacniali. Jednak z nich... Wielu z nich jednak postanawia nie wracać. Strzępki życia. Zatoryzm budzi duszę dawno pochowanego zmarłego. Nie wiem, czy to nie jest zawiązanie do Nito, na przykład. Ale tego chyba nie ma. Chyba. Bo mogą też po prostu mogą to schować. Zwracam tam ja to trzecią opcję, a po prostu pogadać. O, dziękuję. 50 odporności. Dobra, on z tego co kojarzę nie miał żadnych fajnych takich... No, na konsoli przynajmniej nie powiedział mi nic takiego w miarę ciekawego, no ale kto wie. W sumie ja z nim gadałem do po akcji z tym głównym bossem, więc może teraz będzie trochę bardziej wylewny. Ten pierścień to był tak, to był taki pierścień. Zwiększa odporność na trucizny, krwotoki, klątwę i skamienienie. Cztery rzeczy w jednym pierścieniu. Pierścień ochronny z czterema błogosławionymi klejnotami zwiększa odporność, na to co przeczytałem przed chwilą, dzieło z zaginionej krainy Olafis. Czarnoksiężnik, który je stworzy, był tak potężny, że budził powszechny lęk. Czytaj straight. Anyone can be forgiven as long as he is sincere. No matter how terrible the sin. Surely we all deserve mercy. Yes. Anyone can be no matter. Aha, dobra. Czyli on ma tylko tyle do powiedzenia. Ja podziękuję w takim razie. Za to z chęcią pójdę tutaj, aby rozpalić ognisko. Jezus, ej, znowu! Znowu, miałem się przecież przywitać ukłonem. Dobrze. Ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią. No ale okej. Boss pokonany, rzecz sprawdzona. W kolejnym odcinku schodzimy głębiej. Być może już spotkamy się z tym drugim kowalem, bo to jest drugie ognisko, a niedaleko trzeciego znajduje się właśnie ta pani kowal. Jednakowoż dotarcie do niej może być troszkę uciążliwe ze względu na pewną przeszkodę terenową, która się będzie obok mnie znajdowała. Ale to zobaczymy. Być może... W kolejnym odcinku serce za się będzie. Tak więc co? Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.